Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was w kolejnej takiej pogadaneczce, dla której tłem będzie bitwa jednego z moich klonowiczów. Tutaj mamy gracza Broadside Hunter na Leanderze, będzie sobie tutaj pogrywał. Obejrzymy sobie bitwę jako dodatek, no i omówimy sobie, moi drodzy, kilka rzeczy, o których trzeba wiedzieć, jeżeli chcemy zacząć grę w World of Warships. Także ten materiał nie jest raczej kierowany już do stałych graczy, a raczej do tych, którzy dopiero co zaczynają lub chcą zacząć przygodę z World of Warships. Także tak. Nie będę omawiał bardzo szczegółowo tych punktów, no bo bitwa, wiadomo, może trwać maksymalnie 20 minut i chce się w tym czasie wyrobić. Także tak, zaczynając grę w World of Warships musicie wiedzieć, że 1. Nie kupujemy okrętów premium zbyt wcześnie, a niektórzy twierdzą, że i w ogóle. Można część z okrętów dostać za węgiel, można je dostać za dublony w zbrojowni. Dublony wpadają nam za bitwy rankingowe, także możemy bez wydawania pieniążków kupić sobie okręt premium do zarabiania, jeżeli ktoś ma problem z kredytami. A jeżeli chcecie wydać już swoje własne realne pieniądze, to nie wydawajcie ich zbyt wcześnie. Taka złota zasada mówi, że jeżeli chcesz kupić sobie, powiedzmy, pancernik tieru 8, to nie kupuj go wcześniej niż w momencie, kiedy taki pancernik drzewkowy, czyli wygrindowany, będziesz miał na swoim koncie. Bo wtedy już będziesz wiedział, czego się spodziewać po walce z okrętami 10 tieru, bo matchmaking tutaj jest plus minus 2 na większości tierów, w związku z czym, mając 8, będziemy się spotykać również z 10, także o tym warto pamiętać. Nie pchać się zbyt wysoko i zbyt szybko, to jest taka druga zasada, łączona również z pierwszą, jeżeli chodzi o okręty premium, ale załóżmy scenariusz, że ktoś ma sobie tam na przykład super kontener, wypada mu z niego wolne doświadczenie, czyli takie, którego nie musimy badać, po prostu je mamy, możemy je wydać na dowolny cel w grze. I teraz, co z nim zrobić? Czy odkładać sobie na jakiś okręt, na przykład na Nelsona, jeżeli jesteśmy graczem z czystym kątem, z pustym, czy wydać na grindowanie okrętów? Możemy okręt sobie wymaksować, to ja tak przynajmniej robiłem, ale nie przegrindowujmy go całkiem. Jeżeli wejdziemy zbyt szybko na zbyt wysokie tiery, no to spotkamy się z graczami doświadczonymi, więc będzie nam trudniej się nauczyć grać, bo będą nas po prostu szybko karcić za nasze błędy i musimy o tym pamiętać, że im szybciej wejdziemy wyżej, tym gorzej dla nas, bo mamy mało kontaktu z graczami mało doświadczonymi, a im więcej będziemy z nimi walczyć, tym więcej błędów nauczymy się unikać i na większej ilości błędów nauczymy się koncentrować naszą uwagę, jeżeli ktoś się popełni. Podstawy mechaniki trzeba, moi drodzy, ogarnąć. Wargaming stworzył listę filmów pod tytułem How It Works, czyli jak to działa. I tam bardzo fajnie tłumaczą większość zasad mechaniki, takich ważnych zasad mechaniki dla gry. I bardzo fajnie jest to obejrzeć sobie, bo tam możemy się naprawdę sporo rzeczy dowiedzieć. Potem nie będziemy trajkotać innym ludziom, że strzeliliśmy do okrętu, on powinien dostać 5000, a dostał, nie wiem, 900 na przykład, nie? Dostał nadpenetrację, nie? Przebicie na wylot, różne rzeczy możemy tłumaczyć, ale jeżeli wiemy, jak działa mechanika w grze, to po prostu unikamy frustracji na temat własnej gry, tego, co ktoś nam inny zrobił, i wiemy, jak wykorzystać dane rzeczy, jakie mamy na okręcie, czy tam odłamkowo burzące pociski, czy przeciwpancerne, czy torpedy, czy naprawkę. Wszystko wiemy, jak wykorzystać. Także ja wam tutaj linka do tej playlisty wrzucę w opisie filmu, żebyście mogli sobie obejrzeć. Naprawdę bardzo fajnie wytłumaczone i bardzo przydatna rzecz, żeby wiedzieć, jak grać i co jak działa w grze. Kolejny punkt. Jeżeli zaczynamy, no to wiadomo, że nasza zasobność naszego konta, jeżeli chodzi o kredyty, czyli te zarabialne w grze pieniążki, nie jest zbyt duża, ale mamy tutaj materiały eksploatacyjne, moi drodzy. Naprawka, przywrócenie HP, sonda, dym akurat w przypadku Leandera i one są w wersji premium. Widzicie, że to jest taka strzałeczka. To oczywiście jest, za chwilę straci ważność, bo wejdą nam jednolite materiały, nie będzie można ich już kupować za kredyty, bo w tej chwili mamy wersję zwykłą i premium. Zwykła wersja ma jeden ładunek mniej i dłużej się przeładowuje. Także to jest zasadnicza różnica. Przywracając sobie HP, na przykład powiedzmy, że naprawka przywraca nam 5000. Mając 4 naprawki, przywracamy sobie punktów 20000. No mając 3, 15, także logiczne dosyć. Więc lepiej zainwestować w to i to pozakładać na okręcie, na którym chcemy grindować doświadczenie normalnie, niż przeskakiwać, o czym mówiłem wcześniej, bo lepiej to zrobić samemu i się po prostu w tym czasie uczyć, jak grać na danym okręcie. Kolejny punkt, moi drodzy, to są typy okrętów. Otóż mamy tutaj cztery typy okrętów. Mamy pancerniki, krążowniki, niszczyciele i lotniskowce. Przy czym należy pamiętać, że każde praktycznie drzewko okrętów, każda nacja jest dobra do czego innego. I na razie warto się na początku zapoznać z tym, która nacja jest dobra w jakiej robocie.
Na przykład krążowniki japońskie, jeżeli chodzi o gameplay, to moim zdaniem są najbardziej wyrównane, bo tam już od tieru 5 do góry gramy w bardzo podobny sposób. Te krążowniki się nie zmieniają, są dosyć jednolite, jeżeli chodzi o gameplay, także tam będzie nam najłatwiej i zawsze te krążowniki wszystkim nowym polecam. Musimy się dowiedzieć, do czego dana linia okrętów jest dobra. Także warto obejrzeć coś na YouTubie, można u mnie, można u Szparaga, można u Drwika, nie wiem, kto tam co nagrywa, ale na pewno chłopaki jakieś poradniki mają. Także warto się dowiedzieć, która klasa w czym jest dobra i wtedy wykorzystywać daną klasę do danej rzeczy. Na przykład, no, jeżeli wybierzemy sobie francuskie krążowniki, których specjalnością jest pływanie na dużej prędkości i strzelanie z okolicy maksymalnego zasięgu, no to nie będziemy podchodzić blisko do przeciwnika, bo nas zjedzą. Także no, logiczne dosyć. Brytyjskie krążowniki mają dym i są dosyć miękkie, więc też raczej pchać się na pierwszą linię nie będziemy, trzeba będzie grać wspierająco. No i na przykład grając desem czy Woosterem nie będziemy sobie pływać po otwartej wodzie, tylko będziemy szukać jakichś osłon terenowych i z ich pomocy korzystać. Także warto sobie taką wiedzę przyswoić, która klasa jest w czym dobra i ich najmocniejsze zalety wykorzystywać. Warto pamiętać też o tym, że w World of Warships mamy dwa rodzaje torped, moi drodzy. Pierwszy rodzaj torped to są torpedy konwencjonalne, czyli tak jak na przykład Maleander, trafiające każdy inny okręt. Ale mamy też torpedy głębokowodne w tłumaczeniu WG, czyli to są torpedy, które trafiają tylko, nie trafiają niszczycieli, więc jeżeli mamy na przykład Dedeka panazjatyckiego, Dedek to niszczyciel, no to on nam nie storpeduje innego niszczyciela, mamy tylko do obrony działa. Także musimy o tym pamiętać, że naszym jedynym uzbrojeniem w walce z niszczycielem jest artyleria, bo torpedy i tak takiego celu nie trafią. Wyjątkiem jest tu niszczyciel premium, czyli Asashio. On ma torpedy, które nie trafiają jeszcze krążowników, za to trafiają pancerniki i lotniskowce tylko i wyłącznie, także o tym też pamiętajcie. Jeżeli z nim walczycie na jakimś dedeku czy krążowniku, to jesteście w pełni bezpieczni, oczywiście poza tym, co może wam zrobić działami. A Sashio ma działa takie całkiem przyzwoite. Moi drodzy, jest coś takiego jeszcze tutaj w grze jak kontowanie. Otóż każdy pocisk, czy tam każde działa, mają podany parametr rykoszetowania. Na przykład możemy to znaleźć na stronie WoWs.ft. Ja wam link do tej strony też dam w opisie filmu. I możemy sobie znaleźć, pod jakim kątem pocisk przeciwpancerny odbije się od pancerza okrętu. I to jest bardzo przydatne, bo jeżeli widzicie, w takiej chwili walczy sobie tutaj gościu z Konigsbergiem i mamy tutaj, on teraz pokazuje burtę, zaczynają wchodzić penetracje, przebicia na wylot, po prostu penetracja jest za wysoka, mało rykoszetów. I jeżeli odpowiednio ustawimy nasz pancerz do nadlatujących pocisków, to jesteśmy część pocisków w stanie odbić i nie otrzymać z tego tytułu żadnych obrażeń. Także warto pamiętać o tym, żeby, no nie musicie się uczyć kątów penetracji na pamięć, ale po prostu tak na oko, jeżeli widzicie, że przylatujące pociski mają duży kąt, no to raczej się odbiją ewentualnie. No chyba, że to są naprawdę duży kaliber, no to wtedy zrobi wam krzywdę, mimo tego, że nie jesteście skontowani, ale to się zdarza raczej rzadko. Także kontowanie to jest po prostu odpowiednie ustawienie pancerza do nadlatujących pocisków, dzięki czemu możemy te pociski sobie odbijać, nie tracąc przy tym HP. Także warto o tym pamiętać. Zasady bitew, moi drodzy. Tutaj mamy w World of Warships trzy tryby. Mamy tryb epicentrum, tryb, który obecnie widzicie, to jest dominacja, i mamy jeszcze bitwę standardową, gdzie mamy jedną strefę zieloną, jedną czerwoną i tylko tych stref bronimy lub musimy je zająć. Tutaj mamy trzy strefy neutralne, które przechodzą z rąk do rąk na środku mapy. I warto pamiętać, że waszym głównym celem w World of Warships nie jest jakieś tam pływanie po krawędzi mapy i plumkanie sobie w pancerniki, zwłaszcza z obeków, bo one się naprawią z tych pożarów. Tylko waszym celem w grze jest wygranie bitwy, zniszczenie jak największej ilości okrętów, żeby nasza drużyna miała ułatwione zadanie. Także warto pamiętać o tym, że to jest gra drużynowa. Ja wiem, że czasami bitwa układa się tak, że po prostu nic się nie da zrobić, ale to już kolejny punkt. Także przestrzegajcie tego, po co gracie w tą grę. Jeżeli ktoś wchodzi tutaj tylko sobie postrzelać, to ja proponuję jednak się wybrać na bitwy kooperacyjne. Tam można postrzelać sobie celniej, prościej i nikogo w tym momencie nie będziemy denerwować. A tutaj, no, jeżeli walczymy 12 na 12 ludzi, no to ktoś jednak chce bitwę wygrać. Także pamiętajcie o tym, żeby grać w miarę zespołowo, drużynowo, wspierać swoje okręty i coś w tej bitwie robić sensownego.
Jeżeli chodzi o losowość w tej grze, to tutaj rządzi RNG, moi drodzy. To jest temat dla wielu bardzo drażliwy, ale ja wam tutaj opiszę swój punkt widzenia na niego. Otóż RNG decyduje tutaj, moi drodzy, nam o tym, gdzie spadają wystrzelone przez nas pociski. Koniec, kropka. To jest jedyny wpływ RNG na naszą grę. Także jeżeli uważacie, że RNG macie złe, bo są, no dobra, nie będę się tutaj rozdrabniał, że winą RNG jest to, że giniecie, że nie zadajecie obrażeń, że nie trafiacie w cel, bo to jest jedyny słuszny pogląd na RNG. Nie trafiliście w cel, bo RNG rozrzuciło pociski na szeroko. Koniec. Ale że pokazaliście burtę i komuś rozrzuciło pociski RNG dobrze, no to za tą burtę was już same pociski skarcą i już jest po was, także... Jest jeszcze oczywiście inny aspekt tej gry, czyli matchmaking. Tutaj zależy od tego, jaką drużynę nam wylosuje. I wtedy mamy możliwość... Słaby wynik można osiągnąć ze względu na trzy czynniki. Pierwszy to jest RNG. Po prostu no, celujemy dobrze, ale RNG rozrzuca pociski. Albo trafiają one w takie miejsca, które albo już są uszkodzone, nie mają HP, albo trafiają tam, gdzie przelatują na wylot. I wtedy po prostu no, nie możemy robić damage'u zbyt efektywnie i jest ciężko. To jest jeden z powodów. Drugi powód to jest to, że no, po prostu jesteśmy słabi. Nie wykorzystujemy błędów przeciwnika. Przeciwnik wykorzystuje nasze nadmiernie popełniane błędy. No i szybko nasz udział w bitwie się kończy. Nie robimy dobrych wyników. Także to też warto pamiętać. No i są jeszcze dwa niezależne od nas czynniki. Czyli jeżeli nasza drużyna jest gwałcona przez drużynę przeciwnika. Nasze okręty padają bardzo szybko. Przeciwnik szybko zdobywa punkty, a my te punkty szybko tracimy. No to po prostu nie zdążymy w bitwie nic zrobić sensownego, no bo nie mamy na to czasu. No i jest to tak z dwóch stron. Albo nasi mordują czerwonych, albo czerwoni mordują naszych. Więc bitwa kończy się dosyć szybko, nie mam po prostu czasu na robić damage'u. Jeżeli na przykład wybierzemy flankę, na której są 2-3 okręty wroga, a reszta jest po drugiej stronie i morduje naszych, no to niewiele zrobimy. Możemy te dwa okręty zatopić, a po drugiej stronie stracimy okrętów 8 w tym czasie na przykład. Także to są jedyne możliwości, kiedy naprawdę mamy problem z rozgrywką. Także pamiętajcie, że główną zasadą dobrej gry w World of Warships jest to, żeby nauczyć się wyłapywać błędy przeciwnika i odpowiednio je wykorzystywać, przy czym również jak najmniej dać okazji do wykorzystywania naszych błędów, czyli nie przeskakujcie okrętów zbyt szybko, grindujcie je, moi drodzy, żebyście wiedzieli, do czego dany okręt jest. Obejrzyjcie sobie playlistę od Wargamingu, żebyście wiedzieli, jak działają mechaniki gry i dzięki temu będzie wam się grało całkiem przyjemnie i całkiem sensownie, będziecie coraz lepsi. Także z mojej strony na dziś to jest wszystko. Do usłyszenia i na razie.